Jesteśmy. Minęła godzina 21. Zaczynamy pierwszą transmisję na grupie facebookowej. Mam nadzieję, że tym razem nic nie będzie przerywało, tak jak było ostatnio na YouTubie. Nikogo jeszcze nie ma i nikt mi nie może dać znać, czy wszystko widać i słychać, ale to po prostu najwyżej w międzyczasie mi napiszecie. Cały czas podglądam drzwi, bo nikt z moich domowników jeszcze nie śpi. Mam nadzieję, że nikt nie wparuje. Na wstępie, jeszcze zanim zaczniemy mówić o wycinaniu, chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście, bo dzisiaj pyknęło na moim fanpage'u 9 tysięcy lajków. 2 lata temu tą stronę założyłam. I przez te 2 lata zebrało się Was aż 9 tysięcy. Dobrze, że nie widać. Także dziękuję Wam strasznie za to, że jesteście. Gdyby nie Wy, to nic by mi się nie udało wydać. Nikt by o mnie nie wiedział i w ogóle wszystko inaczej by się potoczyło. Także fajnie, że jesteście. I mam nadzieję, że zostaniecie dalej, a ja dzięki Wam będę dalej robiła różne rzeczy i się z tym z Wami dzieliła. Chciałam Wam powiedzieć, że to, co teraz powiem o wycinaniu, to nie jest pigułka wiedzy na temat wycinania wszystkich dzieci z autyzmem czy wszystkich dzieci z różnymi trudnościami. To jest sposób na naukę wycinania dzieci z naprawdę dużymi trudnościami, z dużymi problemami, szczególnie właśnie w zakresie motoryki małej i z trudnościami z planowaniem motorycznym, bo to jest główny problem, który właśnie utrudnia dzieciom wycinanie. Więc tak, zanim zaczniemy mówić o wycinaniu, trzeba zwrócić uwagę na to, że wycinanie to jednak jest ta czynność stoliczkowa, że ją trzeba wykonywać przy stoliku niestety. Ja nie jestem za taką metodą stoliczkową, jeśli chodzi o terapię dzieci z autyzmem, ale takie rzeczy jak wycinanie, rysowanie i przede wszystkim wycinanie trzeba robić przy stoliku, a jeśli chodzi o wycinanie, to już nie ma innej możliwości, bo po prostu chodzi o bezpieczeństwo. A jeśli trzeba siedzieć co najmniej 15 minut, to mięśnie dziecka muszą być na to przygotowane, bo wydaje się nam, że każde dziecko potrafi siedzieć, a to nie jest prawda. Dużo dzieci po chwili siedzenia zaczyna się wykrzywiać, siada bokiem do stolika, chowa stopy bardzo do tyłu je wkłada, nie wiem jak to powiedzieć. Siedzi na skraju krzesełka, na takim skraju pupy, że ledwo co siedzi. To znaczy, że ono nie jest przygotowane do tak długiej pracy przy stoliku. Dlatego zanim nauczycie to dziecko wycinać, bawcie się z nim na dywanie, tak żeby wzmocnić jego mięśnie. Chodzi o to, żeby wzmocnić mięśnie całego ciała. Nogi, grzbiet, brzuch, ramiona. Tutaj się na pewno fajnie sprawdzą ćwiczenia z elementami metody Weroniki Sherborn, czy takie zwykłe zabawy gimnastyczne. Róbcie to przed jeszcze tą nauką wycinania. I jeśli mówimy o wycinaniu, to warto powiedzieć o doborze nożyczek. Ja miałam przynieść z przedszkola kilka rodzajów, żeby Wam pokazać, ale oczywiście zapomniałam. Ale z nożyczkami to nie jest duża filozofia. Naprawdę nie trzeba kupować tych wszystkich specjalistycznych nożyczek, które są dostępne w różnych sklepach, bo nie ma takiej potrzeby. Teraz Wam pokażę zdjęcie jednych nożyczek. Bo jeśli mamy dziecko, które ma naprawdę duże problemy motoryczne w zakresie tak motoryki małej, jeśli jego rączki pracują w ten sposób, czyli te palce są razem, szczególnie tutaj są dzieci z MPD, to są takie specjalne nożyczki. Witaj Joanna Malikowska, witaj Magdalena Sypkowicz, fajnie, że się odzywacie. Jeśli chodzi o te nożyczki, jeśli mamy takie dzieci z takimi dużymi trudnościami, to są fajne nożyczki dla nich. I takie nożyczki ma moja koleżanka Monika, która ma dziecko w swojej grupie z MPD, którego rączka właśnie w taki sposób pracuje, że tutaj nożyczki zwykłe się nie sprawdzą, bo nie będzie w stanie utrzymać rąk na takich nożyczkach. To wydrukowałam takie zdjęcie, bo zapomniałam tych nożyczek przynieść. O, nawet widać.
Chodzi właśnie o takie nożyczki pętelkowe. Tam nie trzeba wkładać palców, nie trzeba tych palców utrzymywać w tych nożyczkach, tylko trzeba je po prostu ściskać. I to jest fajny sposób dla dzieci, które mają ogromne problemy motoryczne, ale to też tylko jest taka przejściówka, bo po tych nożyczkach, kiedy rączka będzie bardziej sprawna, przechodzimy na zwykłe nożyczki. A zwykłe nożyczki to nożyczki, witaj Bata, to nożyczki dla dzieci z takim dużym otworem, gdzie się mieszczą wszystkie palce. To są oczywiście moje dla dorosłych, ale chodzi o to, żeby mieściła się tutaj całe wszystkie palce, a nie takie, bo w jaki sposób je wkładają dzieci, tym bardziej dzieci, które nie lubią wycinać, które nie potrafią wycinać, wkładają tam palec wskazujący i kciuk do samego końca. Taki sposób jest naprawdę bardzo trudno wycinać. To są nożyczki dla dzieci już, nie wiem, 6-7 lat, które naprawdę fajnie wycinają i sobie są w stanie z nimi poradzić. Dla dzieci, które zaczynają wycinać, takie nożyczki, gdzie mieszczą się wszystkie palce. I tutaj jeszcze dobrze jest, kiedy jest taki dzyndzelek, który po naciśnięciu sam otwiera nożyczki. Wiecie, o co chodzi? To można też schować, jak później nie jest potrzebny, bo przy wycinaniu najtrudniejsze jest otworzenie z powrotem tych nożyczek. Dlatego jak jest taki dzyndzelek, to fajnie dziecko musi tylko ciachać. Chciałam jeszcze powiedzieć o takich nożyczkach, które pewnie są w waszych placówkach, w waszych przedszkolach, bo one są wszędzie, takie najbardziej znane nożyczki terapeutyczne. Fajnie widać nawet. I o co chodzi z tymi nożyczkami? Ja tych nożyczek nie lubię. Znaczy nie lubiłam ich na początku, bo kiedy zaczynałam przygodę z wycinaniem z moim Jerzykiem, którego mam do tej pory, a zaczynaliśmy dawno temu, 3 lata temu, kiedy próbowałam z takimi nożyczkami, to była tragedia, bo on jeszcze nie polega wycinanie, po co to w ogóle się robi i jak się tych nożyczek używa. No a wtedy to dopiero tak naprawdę zaczynałam pracę i chciałam używać tych nożyczek i z tych nożyczek jego ręce wypadały. Nie trzymały się, albo zaciskały się tak mocno, że z kolei ja nie mogłam ich otworzyć, także te nożyczki w ogóle się nie sprawdziły. Sprawdziły się u niewidomej dziewczynki. Co dziwne, ale chodziło o to, że ta dziewczynka chciała wycinać, bo wiedziała, że robią to jej koleżanki i koledzy i ona chciała wycinać i ona te nożyczki otrzymywała. Ja po prostu nimi poruszałam. A przy dzieciach, które nie chcą tego robić, nie patrzą się i nie potrafią jeszcze kontrolować swojej ręki, te nożyczki się nie sprawdzają. Ja do tych nożyczek teraz wróciłam, czyli po 3 latach, ale to jeszcze opowiem, co nimi teraz robię. Także te nożyczki nie są drogie, 8 zł. Dla dzieci, które chcą wycinać i które wiedzą, na czym one polegają. Sorry, że tam pokazuję na kartce, ale zapomniałam ich przynieść. To tyle o rodzajach nożyczek. Więcej o nożyczkach jest w szkoleniu, które dla Was napisałam, które jest dostępne na intereducacja.pl, tytuł Szkolenia terapia dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym. Tam wszystkie rodzaje nożyczek są opisane. I przejdźmy właśnie do takich pierwszych zabaw z nożyczkami, bo dziecko, które nie wie jeszcze na czym polega wycinanie, to nie róbmy mu tego, że dajemy mu nożyczki i dajemy mu pustą kartkę i tnij sobie, bo nam się wydaje, że to jest najprostsza rzecz. To nie jest wcale prosta rzecz. Dziecko, które nie potrafi trzymać nożyczek, i kartka papieru, nożyczki, to nie jest nic prostego. Pierwsze zabawy powinny być dla dziecka atrakcyjne na pewno. O tym będę mówiła cały czas, ale powinny być bardzo, bardzo proste. Czyli powinny wymagać tylko jednego ciachnięcia. Jeśli dziecko lubi plastelinę, właśnie możemy tę plastelinę wykorzystać, zrobić plastelinę jakoś marchewkę, banana, kiełbaskę, cokolwiek. I dać dziecku nożyczki i pokazać, w jaki sposób to wycinamy, w jaki sposób trzeba ruszyć rączką. Więc jeśli będziemy mieć te nożyczki z tym dzyndzelkiem, trzeba będzie tylko jego rączkę nacisnąć. O, nożyczki same się otworzą i będzie efekt, od razu będzie ucięte, tak? Więc chodzi o to, żeby było coś, co dziecko lubi. Niekoniecznie musi to być plastelina, może być pasek papieru, a na tym pasku papieru coś, co lubi, na przykład loga telewizyjne, tak jak u nas. I jedno ciachnięcie. Też fajne są takie zabawy ze słomką. Nawet mam tu słomkę, bo przez nią piłam. Nożyczki muszą być ostre. Nie dajemy plastikowych atrap, bo nimi nie da się wycinać. Nożyczki muszą być ostre, tylko po prostu pilnujemy, żeby nic się dziecku nie stało.
I ocie nam jednym ciachnięcie słomka poszła, a jeszcze śmiesznie odskoczyła. Dzieci to lubią. I właśnie o to chodzi, żeby było fajnie i żeby było łatwo, żeby dziecko się nie zrażało do tego. Czyli kiedy już mamy ze sobą etap takiego pojedynczego ciachnięcia, możemy stopniowo przechodzić do już dwóch ciachnięć. Chodzi o to, żeby tą linię stopniowo wydłużać. Nie dajemy dziecku od razu takich wycinanek, bo też często to widzę. Niby to są takie mega proste, oczywiste rzeczy, ale bywałam na praktykach, jeszcze jako studentka widziałam, że to jest coś nie tak, kiedy dziecko, które nie potrafi wycinać, pani daje kartkę, no i tnij po prostym, to jest to takie proste wyciąć, wcale to nie jest takie proste, bo żeby wycinać prosto, tak naprawdę rękę trzeba nic nie dać. Rękę trzeba wykrzywić, żeby wycinać prosto. Kiedy ręka jest prosta, idziemy i tniemy krzywo. Ja to przerabiałam jeszcze całkiem niedawno z moim Jerzykiem. Teraz już wycina prosto. Także powoli przechodzimy do. Rozkładało mnie, jak wam pokazywałam nożyczki. Do coraz dłuższych linii. I cały czas staramy się, żeby to było mega atrakcyjne dla dzieci. Tutaj z myślą o moim. Jednym podopiecznym, nie moim Jerzykiem, innym dzieckiem. Zrobiłam takie bilety. Te wszystkie rzeczy, które wam tu pokazuję, to jest zestaw rozwijam się, wycinam, który jeszcze nie jest nigdzie wydany. Zobaczymy, co da się z tym zrobić. Na pewno udostępnię wam na grupie po jednej karcie z każdego działu. Więc to jest dział wycinanie po linii krótkiej. To są bilety. Robiłam je po to, żeby nie organizować dziecku zajęć z wycinania non-stop, czyli ok, uczymy się wycinać teraz, siadaj 15 minut i wycinaj, bo wcale to nie jest fajne, ręka boli i nie ma w tej żadnej przyjemności, a to nie o to chodzi. Robiłem bilety i opowiadam mu, bo to jest dzieciak całkiem już komunikatywny, że wybieramy się na super wyścigi samochodowe. Ale żeby tam się dostać, to oczywiście musimy sobie wyciąć bilet, tylko wiesz, no to nie możemy tak byle jak wyciąć, bo nas nie wpuszczą, więc wycinamy tak starannie, prosto, po linii. Najpierw dziecku pomagamy trafić, po prostu jego bierzemy jego nożyczki i pomagamy mu trafić w odpowiednią linię i przytrzymujemy rękę, żeby tą rękę trzymał prosto. No i on sobie wycina. Wiadomo, w miarę nabywania umiejętności nasza pomoc powinna być wycofywana. A często tak jest, że tej pomocy nie wycofujemy, tylko cały czas robimy to za dziecko. A najczęściej tak się dzieje w grupach integracyjnych, gdzie jest tak, 16 dzieci, czy 20 w przedszkolu może być, kilkoro dzieci niepełnosprawnych, jeden nauczyciel wspomagający ma kilkoro dzieci z trudnościami w wycinaniu. No i co robi? No bo otacza swoimi skrzydłami to dziecko i wycina za nie i rusza jego rękami. No. Wiem, jak to wygląda w grupach integracyjnych, bo faktycznie trzeba czasami gonić za tą grupą, ale to nie o to chodzi. Już lepiej, żeby wycięło samodzielnie jeden pasek, niż żeby to robił nauczyciel jego rękami, kiedy dziecko nawet na to nie patrzy. Także powoli wycofujemy swoją pomoc. Przytrzymujemy tak rękę, żeby tylko wycinała prosto. Pomagamy na początku trafić nożyczkami w linię, a później tylko pokazujemy, na przykład tu wycinasz. Pomagamy też odpowiednio złapać. Kurczę, nie wiem, czy wam to pokażę. Nie wiem, jak wasze dzieciaki, ale mój Jerzyk cały czas w ten sposób trzyma i wycina, a w taki sposób niestety nie da się wygodnie wycinać i zbyt dokładnie. Ja go cały czas poprawiam, żeby jednak trzymał w ten sposób. Także trzeba pokazać, w jaki sposób złapać kartkę. Trzeba mu pomóc trafić tą linię, jeśli potrzebuje, ale cały czas tą pomoc wycofujemy. Tak jak na każdym etapie, jeśli chodzi o każdą, jakąkolwiek terapię. Nie chodzi o to, żeby dziecko potrafiło coś zrobić przy nas, tylko żeby potrafiło to robić po prostu. Właśnie, rozbiliśmy ten bilet, już mamy trochę nauki wycinania. Potem poszliśmy ten bilet skasować, więc uczyliśmy się: dzień dobry, do widzenia, chciałbym wyjść na wyścigi, ile to kosztuje i w ogóle, więc w stronie komunikacji społecznej jakiś tam jest, tak? Później samochodziki miały odpowiednie numery, tory miały odpowiednie numery, trzeba było je dobrać, więc mamy tą matematykę. Potem oczywiście samochody jechały, ale trasa nie była prosta i skomplikowana, więc też tutaj czynności manualne.
Później wygraną były różne kupony na różne rzeczy, i te kupony też musieliśmy wyciąć, także całe zajęcia były skupione na wycinaniu, ale też na innych rzeczach. Także było atrakcyjne, fajne, dobrze się bawiliśmy przy tym, rozwijaliśmy dużo innych umiejętności, nie tylko wycinanie, i było sympatycznie. I wycinanie okazało się fajne, i nie trzeba się go bać, i nie trzeba płakać, jak się widzi nożyczki. Od linii takich krótkich przechodzimy, wiadomo, do coraz dłuższych. Ja też tu przygotowałam dla takiego rolnika. Wycinanie wzdłuż linii. Trzeba też dziecku powiedzieć, wymyślić jakąś historię, jeśli jest komunikatywny, że trzeba wycinać prosto, bo gospodarz, którego to pole jest, nie lubi, żeby mu warzywa marnować, żeby czekać prosto. Wycinamy wzdłuż linii. Tak, pięknie pola wycina. Wycięliśmy dynię, to teraz te dynię tak trzeba podzielić. Tak, robimy wszystko, żeby dziecko chciało to robić, żeby to było przyjemne, fajne. W taki sposób przygotowujemy do wycinania. Za jakiś czas, kiedy będziemy prowadzić zajęcia, już te wszystkie rzeczy, które na zajęciach będą wymagały wycięcia, będą szły o wiele lepiej. Także po to teraz robimy w sposób atrakcyjny, żeby później inne rzeczy też już po prostu przychodziły łatwiej. Nie wiem, czy mnie rozumiecie? Strasznie mówię, jak zwykle skomplikowanie i mieszam wątki. Już kiedy rączka jest troszkę przygotowana, przechodzimy do wycinania elementów. I słuchajcie, ja kiedyś byłam, może spadnie ten. To nic. Byłam nauczycielem w grupie integracyjnej, gdzie były też dzieciaki zdrowe. I chłopiec, który był całkiem sprawny motorycznie i dobrze wycinał, miał za zadanie wycięcie